Witamy w kolejnym odcinku w końcu żniwa, moi drodzy. Pan Boguś też wyjeżdża jak my. Tak, żeśmy się ugadali, że jedziemy razem. Strachu nie furę, bo żeśmy się potankowali. Pomogłem panu Bogusiowi tam. Pomogłem panu Bogusiowi przy... ładnie pachnie. Fuel od chłopaków ze stacji z Nowin Przemysłowa 7A. Grzejemy naszą strzałę. Tu Bendix coś? Strzał Bendix. Strzał Bendix. Proszę bardzo, panie Janku. Pana gospodarza kosilimy zboże. Dało tonę z hektara. Mało obróciłem. Ale co, kurą będzie? Kurką będzie. No i bardzo dobrze. Będzie. Bardzo dobrze. A jeszcze z tamtego roku mi się zostało ze 3 metry. Bardzo dobrze. Zobaczcie, co przyjechało, kurde. Wasza utęskniona maszyna. Proszę państwa, o! Drugiego takiego na wsi nie ma. Zobaczcie po modernizacji, jak się siedzi nisko, jak w Porsche. Ale co, zobaczcie, kurwa, jak się kosą żniwuje. Zobaczcie, jaka jest maszyna. Powolutku, panie kochany, żebyś nie porysował teraz. Ale trzeba mieć krzepy, żeby kosić. Powolutku, weź daj trochę, to podnosik do góry. No. Podnosik do góry daj. No podnosik do góry, widzisz jaki na czym jest podnosik. A, o kurwa, rzeczywiście. No, specjalnie, bo jest kurwa, podniosłem trochę, bo jest opuściło. Dobra, to chuj, nic mu nie będzie jak pracuje. Powolutku. No, dygaj delikatnie. Jeszcze, jeszcze. O! Dobra! Czekaj! Pójdzie! Uwaga na koło! Dobra, idzie, idzie! Ale nie szkodzi to. Idzie. Skosiliśmy jedno pole u Stacha, ale ta burza co była, to zniszczyła w pierony plon i żeśmy mucili mu 1,5 tony z 0,5 hektara. Czyli także 1,5 tony się muciło. Wszystko leżało połamane w pierony i nie było nic. I tyle, moi drodzy. Ach. Mamy kolejny dzień. W końcu żniwujemy na pełnej. Zobaczcie, jak tam oporowo Stachu leci. Walimy pszenicę. Walimy pszenicę. Dzisiaj ja trochę napocznę. Niestety muszę jechać. Później Stachu będzie walczył. Zrobi z Piotrusiem ile się będzie dało. Musimy linę podnieść, bo nie przejedziemy tu. A jest, jedzie oporowo. Jest, opór. Opór, opór. Jedziesz, tylko wychyliłeś się, mówię, o jedzie oporowo. Ale to nie było wyjazd, lepiej tędy się łamać przy samym sukierze. Dobra, niech jedzie, ja podniosę. Tu wjeżdżamy, a nie, tu kurwa dekręcił, nie wiem, samochodów. Czekaj, niech ten, samochody przejadą. Wjeżdżamy w opór.
Gdzie Stachu? Stachu chyba na razie nie wiecie. Tak, żeby zebrać wszystko, nie? No tak, tak, tak. Leci? O, ładnie leci. Ogóź, długoś. Gdzie? Boże, oni, bo widać tylko niebieską. Tak? Kubek. A jest, no dobrze, niech wali ten. A nie jedzie dalej. A jedzie tam na to duże pole może. No wyjechał tak samo jak wy wyjechaliście, nie? No bo czekał pewnie. Stachu wjechał tutaj. Pięknie leci. Idzie maszyna, nic jej nie powstrzyma, moi drodzy. A Stachu gdzie? A stoi. Leci ładnie. Na odwozie. Tutaj jest gorsza pszenica. Jak widzicie, a tam dalej jest lepiej. Tutaj dość suche pole tutaj w tym momencie było i Pan Janek jak zawsze obecny. Tak jest, proszę pana, witam pana rolnika. Witam. Dobrze sypie? Podobno, że dobrze sypie. No to bardzo mi to ładnie. Że będzie plon z tego plonu. Kawałka. Ale kurzy się pierońsko, nie? Kurzy się, bo wyszkięte jest. No i dobrze. Przepięknie. A ładnie kosi. No, pięknie, kosi. Będzie. W okularach jeździ, proszę jeździ panią, zgodnie z BHP. Jeździ w okularach, wczoraj by sobie tak popsuł. Tak, łoko by sobie wybił. Tak. A tak. W okularach jest. No. I tak. Działamy. Tutaj jest, proszę zobaczyć, jaki sprzęt. Panie Janku, może pan coś powie o sprzęcie. Ile to ma koni? 50 koni ma. 50 koni. 50 koni jest do sprzedania. Do sprzedania jest. Do sprzedania. O, jakby ktoś był chętny. Nie wyjeżdżony ani mało nic. Co potwierdza mu pan Janek, tylko przez wieś i nic więcej. Tak jest, mało tak. Nabite kilometrów. Mało. 1525. O, to jest nic, jeszcze się silnik nie dotarł. Nie dotarł się jeszcze. Także no. Opony ok. Wszystko jest dobre. Dodatkowe odblaski. Powietrze w kołach jest zimowe. Zimowe. Jak ktoś chce, to może się zabić letnie. Nie będę spuszczał, tylko jest zimowe, bo to jest zima jest. Tak, zaraz będzie zima, to już nie ma co. Pali, leje się, środka się jeździ, a z nowy akumulator. Nowy akumulator. Pali, kurde, na dotyk. Pasek klinowy. O, pasek, tak, wiem, bo wymieniałem, to potwierdzam. Tak jest. Maszyna jest nie do zdarcia. Tak. Tylko wlać paliwo i cieszyć się z jazdy. Tylko lać paliwo i jeździć. No. Jedziemy, zaraz będziemy sypać, tylko się nawrócę. Nawrócę się i będziemy sypać. Kurwa, nie sądziłem, że już będziemy sypać. To jakby tutaj była taka pszenica jak
z tej części pola to by było fajnie. No nie, no tutaj jest nawet, o, tam fajnie to wygląda. Tu na początku ją trochę przyraziło. Idziemy zobaczyć. Odjąć czy? Tyle to tam, ja wiem czy jest sens ruszać. Dobra, ja mam taki paja, będziemy zrzucać, to postawię tą dmuchawę. I będzie wyrzucało te plewki. No! Niech będzie! No kurzy się! Dzisiaj lepiej jak wczoraj! No zaraz sprawdzę! Ale biegi przerzucałem, bo tak to musiałem, wiesz! Dobra, zmierzymy wilgotność. Niech przejedzie. Przymknę trochę te... Przepraszam, przymknę kabinę, żeby mi się nie kurzyło, bo troszeczkę kiedyś ostatnio sprzątałem w Maseju. Wymieniałem filtr jeszcze kabinowy. Dostał nową wycieraczkę. Ale trzeba było ją trochę przestawić, bo gdzieś tutaj uderzała w co? W szczelkę uderzała. I ten. No i co? No i trzeba było właśnie ją poprawić, ale już żeśmy ogarnęli ze szwagrem. Szwagier mi pomógł. Żeśmy przestawili. Olej w przednim moście został wymieniony. W wolnicach tak samo. W moście był nawet gorszy. Gorszy był w zwolnicach, ale dostał nowy olej, fusza SL90, nie, już nie wiem jaki to był, nie pamiętam dokładnie co to było. Delikatnie jest trochę plewki, ale wydaje mi się, że nie ma co ruszać, bo nawet nie gubi ziorka, także tam trochę plewki, to tam nic nie powinno być. Zmierzymy sobie wilgotność. Ile ona może mieć? O. No i dobra. U. Chrupie. Dobra, dotyka. Test. Ile obstawiacie? Ile obstawiacie, napiszcie w komentarzu. Koguty trzeba wyłączyć. 14 będzie miała? Czy trochę mniej? Czy zejdziemy poniżej 14? 14,1. No. No to o tej godzinie jest godzina 13. To na cały czas jeszcze schnie. Dobry jest, ok, może być. Dobra. Może być. No to po kombajnie ona ma 14,1, także będzie ok. Chyba, że jeszcze zrobimy jedną próbę. Dobra. Zrobimy jeszcze jedną próbę gdzieś tu. O,
test. Ma 14,3, no. Będzie się średnia, będzie jakieś 14,2, 14,3, także ona cały czas jeszcze będzie teraz dosychać. Piotrusia babcia mówiła, że nie było rosy w ogóle dzisiaj, także to na plus, że nie ma co czekać, tylko trzeba zbierać, póki jest na polu i da się zebrać. Dobra. A tutaj wam zobaczymy, tutaj jest o. Czy coś gubiło, zobaczcie. Jeszcze jest wilgoć. Są jakieś gdzieś ziarenka, ale też powiem wam, że no tutaj jest, o, na przykład tutaj jest ziarenko, ale powiem wam, że też leży pszenica, już się sama z siebie wysypuje, także też no wiadomo, że się nie ustawi tak kombajnu, żeby wszystko było zebrane, no ciężko. To jest tylko bizon, wiadomo, że jakieś straty są, ale o, tutaj wam gdzieś pokażę, że o, już widać, że ziarenka już się po prostu łamie. Leży po prostu, o, leży już wysypana w niektórych miejscach. I tak to się prezentuje. Jeszcze raz i trochę jeszcze będzie musiał. Dobra.